No, witamy Was serdecznie ponownie. Jak się okazuje, na gali rozdania nagród piłkarskich można spotkać osoby nie tylko związane z piłką nożną, ale także z światem muzyki. Okazało się, że jest tutaj Janusz Panasewicz, wokalista legendarnej formacji Lady Punk. Nie tylko muzyka, ale i sport, bo mało brakowało, a skończyłoby się hokejem, prawda? Tak? Dobrze słyszałem? Ja, tak, dlatego, bo ja w ogóle, wiesz, ja pochodzę z Mazur, z małego miasta, z Olecka i... Mówiłem tu nawet na scenie tej, że tam jest zimno z pół roku, więc trzeba coś robić, cokolwiek, żeby nie zwariować, nie? Więc nie wiem, czy tak ludzie teraz robią, ja uprawiałem wszystko, jakieś, chyba miałem predyspozycję, ja to lubiłem, nie? Tak jak już rodzinie i ojciec i tak dalej namawiali mnie, a fajnie grałem w piłkę, grałem w lidze, tam jakieś okręgówce, jako dzieciak, nie? O dzieciak, 16-17 lat. Grałem w hokej, bo jest zimno na Mazurach, więc chciałem gdzieś tam coś robić, więc jakieś tam doświadczenia sportowe mam. Obserwuję to zresztą do dzisiaj. A w tej chwili, mimo tego nagromadzenia koncertów, kariery muzycznej, znajduje Pan czas na to, żeby śledzić piłkarską ekstraklasę? Znaczy, powiem Ci najprościej, jak mogę, to śledzę, nie? Obserwuję. Nie wszystkie mecze mnie kręcą. Są czasami takie, że przełączam, bo nie jestem w stanie. Jak kocham piłkę, mało tego, kocham improwizację, kocham ludzi, którzy powodują, że kibice, czyli pewnie panowie, siedzicie i mówicie, ojej, jak zagrał, jest. Tak, na takie chwile się czeka, żeby ktoś nagle był, jesteście z Chorzowa, więc na przykład jakiś tam miejscowy Ronaldinho, który ci zakręci tak, że na to czekasz, ja na to czekam w ogóle i w polskiej, tak w ogóle na świecie, jak oglądam ligę, czy mistrzów, czy w ogóle ligi europejskie, no czekam na wariatów, bo wariaci powodują emocje. No to skoro gdzieś tam się znajduje ten czas, to czy orientuje się Pan co do gry Chorzowskiego Ruchu w tym sezonie, czy obserwował Pan jakieś... Ja powiem szczerze, że kompletnie się tego nie spodziewałem. Kompletnie, bo to jest pudło, nie? Ale to jest coś takiego, że Ruch zawsze grał bardzo solidnie i miał takie wzloty, że nagle przychodził trener i powodował, że ta drużyna mieszała. Później coś się działo, spadała i była taka przeciętna i tak dalej. A myślę, że ten trener, który teraz jest, coś zrobił fajnego, bo tam nie ma wielkich gwiazd, ale chyba tam jest team i zdaje się, są kibice, zdaje się, że tam jest... taka presja, żeby ta drużyna na stałe nie myślała o tym, kiedy ma spaść, tylko kiedy wygrać mistrzostwo. Super. To czy na zakończenie możemy poprosić o krótkie pozdrowienia dla kibiców niebieskich? Okej. Witam, Janusz Panasewicz. Pozdrawiam TV Niebieskie. Trzymajcie się.